Już sprzedałeś? Nie. Teraz. A był wiatrak i nie ma. Dobra. Dobra, dzień dobry na kanale. Witam w kolejnym odcinku. No, w kolejnym odcinku. Oczywiście się 15. Kruk, co robimy? Kończymy. Tak jest. A dokładnie jest dzisiaj 16 września, godzina 22:21. 22. Już 22. Dobra, ja pojadę fioletowym. No, oczywiście wózków golfowych nie mamy, bo w tej serii nie było. Ale jest podobnie, tak? Widziałem to lusterko, jak poszedł. Widziałem, jak zadryftował jeszcze fajnie. To tam na grzyby nie, to na grzyby to po odcinku. A jak coś to... Na grzyby do 19. Jak coś to nie wiemy, ile było godzin na sejwie, bo nie sprawdziliśmy tego, ale będzie na ekranie napisane. No. A i rzepaku było... Nie wiem co ty. 1 127 000 ton. Tak z ciekawości to było powiedziane. A odcinków ile było, to wam nie powiem, bo muszę sobie policzyć. Dobra, chyba pick-upy sprzedam pierwszy. Albo dobra, jak chcesz. To ty sprzedaj, bo to jest twój nowy, a ten trochę przeżył już na gospie, ten czerwony. No, ten fioletowy jest... Dobra, sprzedam. Kupiony na potrzeby odcinka. Dobra. To zacznijmy może... Super, ten wózek doli stoi. A to nieważne, nie pytaj. Ja wiem czemu, ale nie pytaj. Dobra, może zaczniemy od New Hollanda. Z przyczepą. Albo wiesz co, na razie tylko przyczepę sprzedamy, bo New Holland nam się przyda do wywożenia tych rzeczy. A możesz sprzedawać. Albo dobra. Ja będę sprzedawał maszynę, a ty weź już sprzedawaj krowy, bo 30 już sprzedałem. Dobra, właśnie, zapomniałem. Dobra, ja biorę New Hollanda teraz i będę sprzedawał powoli. W sumie New Hollanda też mogę sprzedać tak naprawdę, bo mamy tutaj parę innych jeszcze. No, na razie krowy sprzedaję. Czuję, wiesz? Co, lagi? Ale dobra, dam radę. No tak trochę tnie, ale dobra. Ale idę do sklepu, zaraz to nie będę czuł. Dobra, sprzedawaj. Dobra, już wiem, dlaczego nie sprzedawaliśmy w 13 tych krów. Nikomu się klikać nie chciało. No. A tam było 500 ich chyba. Nie, 200 było. No to może wyjść. Bo tak zazwyczaj kupujemy około 200. Ostatni raz na zakończeniu widzieliśmy się 5 miesięcy temu, w marcu. I to był nawet chyba 14 albo 17, no to nie, jakaś taka była. Lęka mnie boli. Jak to sprzedam, będę ze siebie dumny. Tak? To genialnie. Dobra, już muszę lewą sprzedawać. Ale spokojnie, już połowę sprzedałem. Dobra. Ty wiesz, że za tą dużą ładowarkę kołową dostaliśmy 100 tysięcy? O! No to czekaj, ważnie. Klikam. To dobrze, że klikasz. To teraz na jaką wersję gry idziemy? 22. Dobra. Nie, no idziemy na 19. No bo 17 już jest zaczęta, nawet fajnie rozwinięta, bym powiedział. To nie tak, że już mamy pół serii prawie. Nie, no nie przesadzaj, pół pól nie mamy wykupionych. No ale no. Już takie większe pole jedno kupiliśmy. W tym sezonie planujemy coś wyjebanego w kosmos. Będzie. Ale nie będziemy mówić co? No, będzie w chuj roboty, będzie kurwa taki opór, że spędzimy 20 godzin na jednym sezonie. Nie no, może nie przesadzajmy, no ale będzie opór. Mówię wam, wyczekujcie. Premiera już tam kiedyś tam. No, pewnie w październiku już.
Nawet nie wiadomo, czy nam się będzie chciało nagrywać, jak będzie 19. Myślę, że tak, bo to jednak 17 to wiesz. No. Kolego, jeszcze 10 krów. Dobrze. Mam nadzieję, że to tak w ten. W 17 nie będzie. Ostatnia krowa, ostatnia kurwa, znaczy no. Czekaj, bo ja tu robię akcję reanim. O! No już parę sprzętu sprzedałem, więc... No ładnie, ładnie. Powinnały być trochę FPS-ki lepsze. Znaczy, no ja mam 60. No ogółem za kombajn buraczany dostaniemy 287 tysięcy. Czekałem na ten moment. A buraki też fajne były. No. Tak ostatnio coś w tych ostatnich sezonach tak mało tych buraków było, ale... No bo już się nie chciało. No, tak... Wiecie jak to jest, potem już się chciało do końca serii. Kocham tą grę. Pokazało mi odciążnik, a sprzedałem mi Holanda, nie? Ja... Coś pięknego. Dobra, w sumie tego Deutschmara sprzedam, oboje. Nie, nie! Deutschmara zostaw na koniec. No dobra, niech ci będzie. Ale dobra, nawet ten pick-up też. No, pick-up. Przeżył dużo. Dwa razy pick-up. No ja pierdolę! Widzisz jak save zajebiście jest zaparkowany. No. Sam go tam stawiałeś na to. Lamborghini też fajny ciągnik. No, kupiliśmy go dzięki mnie. Dobra, sprzedaję siewnik. O, sprzedał się siewnik. O. Za 50 tysięcy pewnie. Nie, na pewno nie. Ale za 30 pewnie poszedł, co? Kwadrak za 230. Super. Super się kwadrak sprzedał, no zarąbiście. No dość marno na koniec, a wiesz, że dość marno, zarąbiście. Nie, chciałem odczepić, ale klikłem tab przypadkowo. Weź go. Za 31 tysięcy. Nie, sprzedawaj go. Daj mu żyć. 27 tysięcy za autostaka. No w sobie się szkardę mogę cofnąć już. No. Bo my powinniśmy w ogóle posprzedawać pierw kombajny i ciężarówki. Dobra, to cofnij tam się szkardę, ja tu sprzedam już. Za 28 800. Sieczkarnia trochę porobiła u nas, nie powiem, że nie. No. Mogła więcej oczywiście, ale... O, 250. W 17 byliśmy leniwi i nie kupiliśmy sieczkarni długi czas. Nie mówię, że teraz jest kupiona, ale... No, no po prostu nam się nie chciało, bo kiszonka już nie była taka opłacalna w 17, no i też było coś takiego jak wypożyczanie, nie? A tu jednak pamiętam jeszcze jak się męczyliśmy tym, nie wiem czy to była dwurzędówka, jednorzędówka czy... Chuj. A, to gówno naprzód. No tu tam chyba trzy rzędy brało, a jak dobrze złapałeś to cztery. No. A była dwurzędówka. A zrobię fajny zestaw. Beczki. Teraz robię człowieku orka... Czekaj, jak to było? Źle to powiedziałem, czekaj. Prosto na farmie w Danii, o. O! Orka Danii. Pamiętam jak chuja namalowałem. Ogólnie chciałem dać taki tytuł o tym, jak zaoraliśmy całą Danię, ale nic nie chciało się takiego. Kurwa! Moją beczkę sprzedał. Bo mi wyskoczy jakaś beczka, a patrzę, ty klikam drugi raz, ale beczka dalej jest, nie? Dobra. No w sobie dawaj ten pług. A ja zestawa no, z Danii sprzedaję już. Magnum za 180. Super się sprzedał. Kur... Co tam się sprzedało? Pewnie wsiądzik. Pług. A, to nawet nie widziałem ile on kosztował, bo cały czas Magnum mi świeciło, więc... Ja pierdolę.
Ta gra jest cudowna. W sumie to chyba w każdym farmingu tak będzie. Ale bolec wykrzywiło. No dawaj, w sumie boję. Wyjebane, żeby kupić, żeby wszystko sprzedać. Tyle. Weź może kombajny sprzedaj najpierw. Tirów nie sprzedawaj, przynajmniej jednego. Bo potrzebujemy tą lawetę sprzedać. No i jeszcze kombajnów też nie sprzedawaj, najpierw headery, bo musimy jeszcze headery do kuku sprzedać. No, ale to kombajn jeden musi zostać. O, obciążnik się sprzedał. Nie, mam dalej. Aha, a mi się dziwiło, że obciążnik sprzedaje, ale dobra, może być. 58 tysięcy dostaliśmy za tamto coś, nie wiem co tam było. Bo za szybko mignęło. Tą lawetą ja, szczerze mówiąc, ani razu nie jeździłem. Nie, dwa. Bo jeszcze jak przywoziliśmy z tego. Z... No ale ja nią chyba nawet nie jechałem, może raz jechałem. Nie, nie jechałeś. W ogóle nie jechałeś. Brawo ta gra, nie? Brawo. Kocham. O, teraz się sprzeda. Sprzedałeś tira, ale tak naprawdę sprzedałeś coś innego. Nie, to coś, sprzedałem przeczesarkę, a pokazywało mi, że nawet sprzedaję. Zarobiście. No, zgrabiarka za 10 tysięcy. Ty ogólnie wiesz, że ta zgrabiarka to była nasza pierwsza chyba nawet zgrabiarka? No. I potem już cały czas jej nie zmienialiśmy. Ale piękny zestaw jedzie. No tak, o tym zestawie mówię, co jedziesz. A, brak pozwolenia. No. Brak pozwolenia. 42 tysiące dałaś coś. Dobra. A ja mam 7600 już, a ty masz pewnie zmienię. Możesz bucherem podjechać. No ja tu podjechałem pod miniaturkę sobie. No, miniaturkę dwóch lemkenów i kosiarki. Oj! O, ale coś mi tam zbugowało. 58 tysięcy i co się sprzedało? 7, to dobrze. Pana mnie, kurwa, kaskader. Elegancko. No, co za granie. Chciałem zobaczyć, ile... Chciałem zobaczyć, ile bucher kosztuje, a tu tak zobaczyłem, że... Że nie zobaczyłem. Chyba tak nie działa. Tak mi się przynajmniej... Dobra, nieważne. Czemu nie działa? Pa, jaki zestaw, kurwa. Panie. Pa, jaki zarąbisty. Dobra, sprzedaj tego dyczwara też. Mój dyczwar! O, kosiarka za 8 tysięcy. Ja druga za 31. Ta mała za 31, ta duża za 8 pewnie. Nie, odwrotnie tak. Ale jajca by były, co? Jakby odwrotnie się sprzedało. No. Wiesz, się zajemał. O! Ty! Ta leżówka na mnie się obala. A, sprzedałem header do kukurydzy, no zajebiście. Ona w ogóle wyjechała stąd. Ale teraz zestaw będzie, czekaj. Aż muszę wykręcić. Dobra, nie... Nie ma jak to sprzedawać headera, sprzedaj się kombajn, nie? Coś pięknego. Uwaga, jadę! Nie, nie da się tak podczepić, jak chcesz. 58 tysięcy, jak chcesz. 59, no. Pokazywało, że sprzedaje do czwara, no ale sprzedała ta leżówka się, no bo czemu nie? Dobra, w sumie ja pod domanem sobie sprzedać mano. A ty w tym czasie ogarnij header do kukurydzy. No. O kurwa. Nie patrz tu. Pięknie tam napiłeś to.
O! Ale dobra, Henry wyjebał. Jest sprzedawany. O kurwa! Nie! 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 Dobra, ten jeden pies, to i tak musi być sprzedany i tak. No ty kurwo! Cofam save'a, wyjebane. Po jaki zestaw jedzie? O, elegant. Załapię. No wyjebać tego, bo mają wystrzelenie. Przynajmniej kombajn sprzedało. No. I ostatni kombajn został, tak? No. Garaż. Tak. Już wszystko mam sprzedane, oprócz Nikola, oprócz Case'a. Ogólnie mało pieniędzy mamy. Bynajmniej ja. Ja mam 2 miliony. Eee, to. Jak chcesz, to pewno nie załapię. Wyjaś, bo złapałem. Dobra, wszystko sprzedane, więc możesz tam klikać. Kliki. Dużo do klikania masz. Ogólnie wyrobiliśmy się w 16 minut, więc to wszystko? No. No to mamy 10888. No mamy 10880. 19 będzie więcej, bo będzie można pola sprzedawać. No, no tak, w sumie, a nie, w 17. Nie. Dobra, no to chyba tyle od nas, nie? No bo co innego. Jeszcze idziemy sprawdzić tylko godziny na save'ie i wpadamy na nowy farming. I mojego snopa możesz pokazać. A, mam telefon, ale no, ja nie mam kamerki, no to i tak go nie będzie widać. Ale możesz nagrać telefonem. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, pa pa. Pa pa. Do...